Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem będzie to powtórzenie z ciągów liczbowych, część pierwsza. Na tym spotkaniu rozwiążemy przykładowe zadanie z ciągu arytmetycznego, z ciągu geometrycznego. Spróbujemy narysować wykres przykładowego ciągu. Następnie zastanowimy się, kiedy ciąg przyjmuje wyrazy dodatnie, czy też zbadamy monotoniczność ciągu przykładowego. Zapraszam serdecznie do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na tą pierwszą część powtórzenia z ciągów. Zadanie numer 1, matura, maj 2019. W ciągu arytmetycznym AN, określonym dla N większego lub równego 1, dane są dwa wyrazy. A1 to 7 i A8 to minus 49. Oblicz sumę 8 początkowych wyrazów tego ciągu. Jeżeli w treści masz taką podaną informację bardzo ważną, że jest to ciąg arytmetyczny, a tak u nas właśnie jest podane, w treści zadania ciąg arytmetyczny, to musimy to zlokalizować, że były pewne wzory, które stosujemy tylko, gdy ciąg jest arytmetyczny. Otóż tu mamy pierwszy wzór i drugi. Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego i wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. Zastanówmy się, co my mamy znaleźć. Mamy znaleźć sumę 8 początkowych wyrazów, no czyli pasowałoby użyć właśnie tego wzoru na sumę. No to popatrzmy. W tym wzorze mamy tak, a1 dodać. Tu mamy an. Chodzi o to, że to jest wyraz ostatni, czyli w tym wypadku ósmy. No daj nam, prawda? Więc o tyle jest łatwo. Podzielone przez 2 razy, uwaga, n. N oznacza, ile wyrazów mamy zsumować. Oczywiście, że 8, prawda? Bo mamy policzyć sumę 8, czyli 8 wyrazów sumujemy. No to skoro tak, zadanie bardzo łatwe, bo tylko wystarczy podstawić. Za A1 7, za A8 minus 49, czyli tak zapiszę, podzielone przez 2 i razy 8. No to liczmy dalej, czyli tak, 7 minus 49, no to mamy minus 42, podzielone przez 2 i razy 8. No to możemy sobie oczywiście skrócić dwójkę. Można by było z ósemką skrócić, można wcześniej by było skrócić przez oczywiście 2, czyli mamy minus 42 razy 4, to mamy minus 168. I tyle właśnie wynosi suma 8 początkowych wyrazów tego naszego ciągu arytmetycznego. Zadanie numer 2. Matura, maj 2019. Dany jest ciąg geometryczny AN, określony dla N większego lub równego 1. To jest oczywista sprawa. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie i spełniony jest warunek. Ten warunek przepisałam. A5 podzielone przez A3 to się równa 1/9. Mamy wyznaczyć iloraz tego ciągu. Po pierwsze, trzeba zapisać, że wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie. To jest bardzo ważna rzecz, ale ja to zostawiłam specjalnie. Wyrazy to są, pamiętaj, AN, to jest dowolny wyraz. To może być A2, drugi wyraz, A5, czy piąty wyraz, A7, siódmy wyraz. Ogólnie zapiszemy to AN, jako wyrazy ciągu są dodatnie, czyli większe od zera. I spełniony jest warunek tutaj. Mamy wyznaczyć iloraz tego ciągu. Przypomnijmy sobie, że iloraz to było Q. Ciąg geometryczny charakteryzuje się tym właśnie, że w nim występuje ten iloraz. Iloraz pomiędzy dowolnymi dwoma sąsiadami. Pomiędzy wyrazem i wyrazem bezpośrednio go poprzedzającym. Ten iloraz jest stały. Ja tutaj zapisałam tylko wzór na n-ty wyraz, ponieważ jeżeli w zadaniu nie ma mowy o sumie, no to nie będę przepisywała wzoru na sumę w ciągu geometrycznym. Wzór na n-ty wyraz jest taki, a1 razy q do potęgi n-1. No to popatrzmy, tak. Podali nam w zadaniu taki warunek, podali po to, żebyśmy ten warunek oczywiście, że wykorzystali, nie? Nie po to, żeby tak się stał i siedział, tylko po prostu po to, żeby nie wykorzystać ten warunek. No więc za A5 moglibyśmy coś podstawić, ale jeżeli nie jesteś pewny, co podstawić, to popatrz, co ja będę robiła. Za A5 będę podstawiała to, o czym świadczy mi wzór ogólny, czyli zaczyna się od A1 razy Q i teraz uwaga, moje n w tym wypadku to 5, czyli będę miała do potęgi 5 minus 1, czyli do potęgi czwartej. Niektórzy nawet to piszą automatycznie, że a5 to się równa a1 ku do czwartej. No to będzie mi jeszcze potrzebne a3,
Zgodnie z tym wzorem postępujemy tutaj, to znowu będzie a1 razy q do potęgi 3 minus 1, to jest 2. Niektórzy też od razu piszą, że a3 to się równa, a1 q do drugiej. I teraz ja to podstawię tutaj do mojej czerwonej falbanki, czyli a1 razy q do potęgi czwartej podzielone przez a1 razy q do potęgi drugiej i to się równa 1 dziewiąta. Popatrz, skoro wyrazy są dodatnie, to mój pierwszy wyraz jest też dodatni i on mi się może tutaj w liczniku i w mianowniku ładnie podzielić, czyli mi się skróci po prostu. No to dalej, tu będę miała jedynki, więc się nie przejmuję. Q do czwartej podzielone przez Q do drugiej, no to będziemy mieć Q do potęgi drugiej. Wykładniki odejmujemy, 4 minus 2 to jest 2. To się równa 1 dziewiąta. Żeby wyliczyć Q, to ja muszę spierwiastkować obustronnie. I teraz jak ja to spierwiastkuję, to zapiszę tobie, że Q to się równa. Pierwiastek z jedynki to 1, pierwiastek z dziewiątki to jest 3. Czyli Q to się równa 1 trzecia lub... Jak pamiętasz, tutaj bardzo często młodzież na tym się wykłada, że zapomina drugi przypadek. Lub Q równa się minus 1 trzecia. Jeżeli tu mamy właśnie potęgę drugą, to musimy pamiętać, że są takie dwie liczby, które po podniesieniu do potęgi drugiej dadzą 1 dziewiątą. Ale, uwaga, w tym zadaniu była informacja taka, że wszystkie wyrazy są dodatnie. A jeżeli ja będę miała Q ujemne, to znaczy, że jeden wyraz dodatni, drugi ujemny, dodatni, ujemny, dodatni, ujemny. No to tak być nie może. Więc tutaj komentujemy, piszemy sprzeczność. Zatem odpowiedzią do naszego zadania jest Q równe 1 trzecia. Zadanie numer 3 to zadanie z matury z czerwca 2019 roku. Dany jest rosnący ciąg arytmetyczny AN, określony dla liczb naturalnych większych lub równych od 1, o wyrazach dodatnich. Jeśli A2 plus A9 równa się A4 plus AK, wyznacz K. Przepisałam z treści, bo zadanie numer 2 też tam miało informację, że wyrazy są dodatnie, więc ja to od razu zapisałam, że AN większe od 0, czyli każdy wyraz dodatni, tak? Ale jeszcze jedna informacja, że ciąg jest rosnący. Ja tutaj dopiszę, tego nie pisałam, bo specjalnie to chciałam zanalizować razem z Tobą, czyli ciąg AN, ja ciąg rosnący zapisuję taką szkałeczką do góry, ale można napisać słownie rosnący ciąg. To taka informacja, która pewnie w którymś momencie nam się sprzyda, skoro jest podana w treści. I teraz mamy wyznaczyć K. Po pierwsze, jest to znowu zadanie z ciągiem arytmetycznym, widać to w treści. Zatem przypomniałam tutaj wzór ogólny ciągu arytmetycznego. Nic nie będzie mi więcej potrzebne, dlatego że w zadaniu nie ma informacji o sumie. Dlatego wzoru na sumę tutaj nawet nie przypisywałam. Zanim będziemy podstawiać, to najpierw bym chciała, żebyśmy zlokalizowali. Będzie nam potrzebne A2. No to spróbujmy zgodnie z tym wzorem rozpisać sobie A2, czyli A2 to będzie równało się A1 dodać, jeżeli ja w miejsce N na podstawie 2, to będę miała 2 minus 1, czyli po prostu 1R. Oczywiście ta jedynka nie jest potrzebna, ale niech będzie zapisana. Dobra, dalej mi będzie potrzebne A9, czyli ja sobie na boku rozpiszę, co to będzie to A9. A9 to będzie według tego wzoru cały czas A1 dodać i teraz 9 minus 1 to jest 8R. Ja nie znam A1, ja nie znam R w tym zadaniu, prawda? Ale tak mogę rozpisać. No to dalej, będzie mi potrzebne A4. Proszę bardzo, A4 to się równa. A1 dodać, znowu 4 minus 1 to jest 3R. Niektórzy mają już tak to bardzo dobrze opanowane, że od razu zapisują, że A9 to jest A1 plus 8R, A4 A1 plus 3R, bez zastanowienia to robią. Jeszcze to już mamy, zostało nam AK. Z tym młodzież ma największy problem, no bo tak, o ile A2, no to jest drugi wyraz, o ile A5, to jest piąty wyraz, to AK to jest katy wyraz. No i tu jest taki problem z zapisem. No to popatrz, co ja robię. No tak samo zaczynam, A1 dodać i teraz uwaga, w miejsce K będę sobie tutaj tak jakby podstawiała, prawda? Więc tak jakby w miejsce mojego K jest N, czy w miejsce mojego N jest K. To tak samo działa. Czyli jak tu widzę N, to ja mam K, czyli będę pisała K minus 1 razy R. No tego prościej nie zapiszę przynajmniej na razie. No to podstawmy, prawda? Podstawmy tutaj do tego, jak leci. Czyli zamiast A2 napiszemy A1 plus 1R. Dodać. W miejsce A9 napiszmy A1 plus 8R.
R. To się równa. W miejsce A4 zapiszmy A1 plus 3R i dodać w miejsce AK napiszmy A1 plus K minus 1 razy R. No skoro tak, popatrzmy. Tu mamy A1 plus A1, to jest 2A1. Tu też mamy A1 plus A1, to jest 2A1, czyli w zasadzie mogłabym poskracać te A1. Jakbym przeniosła na jedną stronę, to by mi się odjęły pięknie. No to zobaczmy, co nam dalej wyszło. 1R i 8R, no to mam 9R. To się równa 3R dodać, a tutaj zostawmy K minus 1 razy R. Ze względu na to, tutaj, że wszędzie występuje tu R, tu R, tu R, no to przecież ja mogę podzielić obustronnie przez R. Mogę tak zrobić, mogę podzielić równanie przez niewiadomą, jeżeli wiem na 100%, że R nie jest zerem. Oczywiście, że nie jest zerem, bo skoro ciąg jest rosnący, to my wiemy, że R jest dodatnie. Dlatego ja mogę spokojnie dzielić przez R. No to co mi zostanie? Tu będę miała dziewiątkę, tu będę miała trójkę, a tu będę miała po prostu K minus 1. Wcale nie muszę pisać nawiasu. To moje R po prostu nam się skasowało z całego równania. No to przerzućmy. K na tą stronę to będę miała minus K. To się równa 3 minus 1 to jest 2. Dziewiątkę przerzucam, to będzie minus 9. Czyli minus K to się równa minus 7. Pomnożę obustronnie przez minus 1, żeby było samo K, prawda? Ja tutaj to robię w specjalnym celu, żeby nie mieć minus K, bo przecież poprosili mnie w zadaniu o K, no to ja muszę im zostawić K, nie? Czyli K to się równa minus razy minus daje plus, czyli będzie po prostu 7. I popatrz, wyliczyliśmy zadanie. To zadanie nie jest trudne obliczeniowo, tylko dla przeciętnego ucznia jest taki problem, że mało danych. No bo ani nie wiem, ile wynosi A1, ani nie znam różnicy w tym ciągu arytmetycznym, a popatrz. A chcieli ode mnie, żebym wyliczyła K? Wyliczyłam. Na podstawie podanego równania, że dziewiąty wyraz i plus drugi wyraz to jest to samo co czwarty wyraz plus jakiś tam katy wyraz. To jaki wyraz to będzie? To jest wyraz właśnie siódmy. K wynosi 7, czyli tutaj znaczy, że ma być A7. No i stąd po prostu tak nam wyszło z tego równania ułożonego i ze wzoru ogólnego wyszło nam, że K to jest po prostu 7. Zadanie numer 4 z matury z czerwca 2019 roku. W ciągu AN określonym dla każdej liczby N większej lub równej od 1 spełniony jest warunek. I ten warunek to jest taki A z indeksem N plus 3 to się równa minus 2 razy 3 do potęgi N plus 1. I mamy odliczyć A5. Zadanie niby wygląda na bajecznie proste. Wyliczyć A5, a coż to jest za problem wyliczyć A5? No, oczywiście nie byłby to problem, gdybym ja miała podany wzór ciągu taki, minus 2 razy 3 do potęgi N plus 1, ale jakbym ja miała podane AN, to by to problemu nie stanowiło, bo bym sobie w miejsce N podstawiła piątkę i oczywiście przy użyciu kalkulatora lub też mnożenia oczywiście w głowie można by to było wliczyć. I pewnie część z Was by się tak właśnie na tym wyłożyła. Otóż tutaj, jak ja mam podane A5, to nie oznacza, że w tym przykładzie za N podstawiam piątkę. Gdybym ja taki ciąg miała, to owszem, wtedy za N podstawiam piątkę. Natomiast jeżeli ja mam podany wzór ogólny, ale wzór ogólny nie zaczynający się od AN, tylko A z indeksem N plus 3, czyli z numerem N plus 3, czyli do mojego N ma dodać 3, żeby mi i ma mi wyjść 5. Zatem popatrz, co ja będę robiła. Zapiszę A tobie 5, no bo to mam wyliczyć, prawda? Przepiszę jeszcze raz A i teraz wymyślam, co plus 3 da mi 5. No bo ja muszę zgodnie z tym, to jest tak jakby wzór, przepis, jak postępować. Czyli moja piątka to jest inaczej 2 plus 3. No chyba zgadzasz się ze mną, prawda? Czyli ja teraz już się muszę kapnąć, że moje N tutaj, to jest moje N tutaj, konkretne, moje N, które sobie wymyśliłam. No nie trudno, no bo przecież 2 plus 3 każdy wie, że jest 5, prawda? Dlatego ja, chcąc użyć tego przepisu, ja w miejsce N muszę wstawić dwójkę. Czyli będę miała minus 2 razy 3 do potęgi 2 plus 1, to się równa minus 2 razy 3 do potęgi trzeciej, czyli minus 2 razy 27, no bo 3 do trzeciej to 27, czyli po prostu minus 54.
I w sumie liczby nieduże, nie muszę wcale korzystać z kalkulatora, tylko to jest takie zadanie podchwytliwe. Nie jeden uczeń by się mógł na nim wyłożyć, bo w miejsce N-a, tak jak standardowo to się zazwyczaj robi, nie podstawiliśmy piątki. My w miejsce N-a postawiliśmy dwójkę, bo ta dwójka nam pasowała, żeby można było ten przepis wykorzystać. Wtedy właśnie mamy A. 5 równa się, ale w miejsce mojego N-a ja podstawiłam dwójeczkę. To jest oczywiście jeden ze sposobów, można to zadanie inaczej zrobić, ale ja wybrałam sposób taki najszybszy, najkrótszy, ale bardzo błyskotliwy sposób, ponieważ mogłabym to bardziej schematycznie rozpisywać, czy też próbować udowodnić, że to jest ciąg geometryczny i tak dalej, różne metody, ale ta metoda, żeby zauważyć, że ja jednak chcę to wykorzystać, skoro mi dali to po to, żeby to wykorzystać, to ja muszę zauważyć, żeby mieć tu piąteczkę na dole, to ja pod N-a muszę podstawić 2. I wtedy mogę skorzystać z tego przepisu. Zadanie numer 5. A przypomnijmy sobie, jak to się szkicuje wykresy ciągów. O wzorze, w tym wypadku AN to się równa 2N kwadrat minus 3N dodać 1, gdy N jest mniejsze lub równe od 3. To zadanie chciałam przypomnieć, ponieważ część młodzieży zapomina o tym, że wykres ciągu jest zawsze wykresem punktowym. To nie jest wykres ciągły, więc on się składa z kilku kropek. Może być nieskończona ilość, ale zazwyczaj, jeżeli zadanie jest skonstruowane, narysuj wykres, chodzi o to, żeby było konkretnie kilka najczęściej kropek. Otóż, bardzo ważna ta informacja. N-y są mniejsze lub równe od 3. Musisz pamiętać, że jesteśmy w ciągach, a w ciągach N-y to liczby naturalne dodatnie. Czyli jaka tutaj może być liczba, żeby spełniała ten warunek, żeby była mniejsza lub równa od 3? Oczywiście 1, 2 i 3. I nic więcej, absolutnie nic więcej. Czyli mamy tylko 3 takie wyrazy, które spełniają ten warunek podany, tak jakby założeniem zadania. Zatem mój wykres będzie wykresem 3-punktowym. Będę miała tylko 3 punkty, które przedstawiać będą wykres mojego ciągu. No więc muszę to policzyć. Czyli liczę tak, A z numerem 1, z indeksem 1, czyli po prostu A1, prawda? Pierwszy wyraz liczę, czyli 2 razy. W miejsce N-a wstawiam 1 i będę miała do kwadratu minus. 3 razy 1, dodać 1, to się równa. No 1 do kwadratu, no to i tak jest 1, czyli 2 razy 1 to 2, minus 3 razy 1 to 3 i dodać 1. Pamiętamy, że wykonujemy najpierw mnożenie, a później dodawanie, odejmowanie. 2 minus 3 to minus 1 plus 1, no to 0. Fajnie nam się zaznaczy w układzie współrzędnych. No to drugi wyraz, czyli 2 razy 2 do potęgi drugiej, minus 3 razy 2. Dodać 1. Pamiętaj, w miejsce każdego N-a, jaki widzisz we wzorze, podstawiasz w tym wypadku dwójkę. Czyli mamy 2 razy 2 do drugiej to 4, minus 3 razy 2 to 6 i plus 1. To się równa. 2 razy 4, no to jest 8, minus 6 to mamy 2, plus 1, 3. No to też nam się zaznaczy dosyć fajnie w układzie współrzędnym. Teraz postawiamy za N-a trójkę, czyli liczymy trzeci wyraz. Czyli 2 razy 3 do drugiej, minus 3 razy 3 i dodać 1. To się równa. 2 razy 3 do drugiej to jest 9, bo to jest 3 razy 3, 9, minus 3 razy 3 to 9 i plus 1 to się równa. 2 razy 9 to 18. 18 minus 9, no to wiemy, że to jest 9 i plus 1 to po prostu 10. No i musimy to zaznaczyć. Pierwsza sprawa. Ja tutaj mam przygotowany układ współrzędnych, ale pamiętamy, że w ciągach ta oś nazywa się N, a ta oś nazywa się AN. Zatem A1 równa się 0, czyli dla jedynki mamy punkcik na zerze, czyli na osi liczbowej. Dalej. Później mamy dwójeczkę, czyli A2 ma wynosić 3, czyli 1, 2, 3. Stawiam kropkę i tu zapisuję 3. Dalej, A3, czyli podpiszę sobie, że to jest trzeci mój wyraz, A3, wynosi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akurat ja mam układ współrzędnych ustawiony tak, że mam tutaj 10 w prawo, 10 w lewo, 10 do góry i 10 w dół. Jeżeli oczywiście biorę sobie tutaj jedną kratkę, tak jak ja właśnie wybrałam na początku zadania, prawda? Jedna kratka, jedna jednostka. I teraz mój wykres składa się z 3 kropek. Absolutnie tych kropek nie łączymy.
Ktoś jakby sobie tak popatrzył, to myśli sobie, o, funkcja kwadratowa. Ten ciąg wygląda jak funkcja kwadratowa. Oczywiście, on jest dany w postaci funkcji kwadratowej, ale wykres ciągu, zapamiętaj, to jest zawsze wykres punktowy, składający się z określonej najczęściej ilości punktów w układzie współrzędnych. U nas są to trzy punkciki w układzie współrzędnych. Zadanie numer 6. Które wyrazy ciągu xn o wzorze? Kreska ułamkowa w liczniku 18 minus 2n, a w mianowniku 2n dodać 2 są dodatnie. Ja już wcześniej wspomniałam o tym, że wyrazy dodatnie to znaczy an większe od zera. Tylko, że ja specjalnie nazwałam inaczej teraz nasz ciąg, żeby nie było, że zawsze ciąg musi być an, an, an. Może być u nas jest przecież xn, tak sobie wymyśliłam. Czyli xn ma być dodatnie, czyli większe od zera. I pytanie jest takie, które wyrazy, czyli o których numerach te wyrazy, czy to jest wyraz piąty, czy może siódmy, czy ósmy, czyli jednym słowem nie wiem jakie n, które, a o tym, który to wyraz świadczy n, czy to jest n równe 6, czy n równe 10, czy n równe 20, prawda, które wyrazy. No to skoro tak, to za xn ja mogę podstawić 18 minus 2n podzielone przez 2n dodać 2 i to ma być większe od zera. Tak się składa, że taka nierówność nazywana jest w matematyce nierównością wymierną i ona jest na poziomie rozszerzonym, ale na poziomie podstawowym na maturze może się trafić. Dlaczego? Dlatego, że Ty jesteś w ciągach teraz, a w ciągach najważniejsze jest na świecie to, że n należy do liczb naturalnych dodatnich, czyli jeżeli n jest naturalne dodatnie, to znaczy, że to jest liczba dodatnia. Jak pomnożę razy 2, dalej dodatnia. Jak dodam 2, to zawsze liczba dodatnia. Czyli ja tą nierówność mogę pomnożyć przez mianownik. To jest jedna z metod rozwiązywania nierówności w matematyce. Mnożę przez mianownik, żeby ją troszeczkę tak uprościć sobie. Ale mogę tylko wtedy ją pomnożyć, jeżeli wiem, jaki znak ma mianownik. W tym wypadku wiem, że mój mianownik jest zawsze dodatni, to nie muszę zmieniać zwrotu. Czyli popatrz, jeżeli ja opozycyjnie pomnożę przez mianownik, to przy mnożeniu to z tym mi się skraca. Zostaje mi samo 18 minus 2n. Większe od, zwrot mi się nie zmienia, bo liczba dodatnia, a 0 pomnożone przez cokolwiek. I tak wyjdzie 0, więc tutaj nie ma problemu. I popatrz, jaka łatwa wyszła nam nierówność. Teraz liniowa, czyli minus 2n jest większe, 18 przerzucam, od minus 18. Dzielę obustronnie przez minus 2, no bo ja potrzebuję samego n-a. I tu już zwracam uwagę, jak się dzieli nierówność przez liczbę ujemną, zwrot nierówności zmieniamy na przeciwny. Minus i minus da mi plus, 18 podzielone przez 2 to jest po prostu 9. Zatem moje n ma należeć do przedziału od minus nieskończoności, bo ma być mniejsze od dziewiątki, do dziewiątki. Ale tak nie wolno Ci zostawić. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w ciągach. Przypominam, to jest święte. N należy do naturalnych dodatnich. W ciągach to jest najważniejsze. Zatem ja jestem w stanie wymienić Tobie wszystkie n, począwszy od pierwszego naturalnego dodatniego n, czyli od jedynki. Jedynka jest ok, dwójka ok, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka, uwaga, dziewiątka nie, bo n ma być mniejsze od 9. Czyli pytanie było takie, które wyrazy ciągu są dodatnie? No to już jest w zasadzie fajne, ale żeby tak ładnie podać odpowiedź, to ja zwracam uwagę, żeby zapisać. No to ja już wiem, który to będzie wyraz. To będzie wyraz pierwszy, a drugi, a trzeci, a czwarty i tak dalej. Czyli ja to zapiszę A1, przecinek A2, przecinek A3, A4, A5, A6, A7 i A8 są dodatnie. I trzeba taką informację zapisać, no bo jeżeli pytanie było takie, które wyrazy są dodatnie, to ja muszę powiedzieć, które to A, prawda? Czy A20, czy A50? No u mnie wyszło, że aż tyle ich jest. Jest ich 8. 8 dodatnich wyrazów. Jeżeli nie wierzysz, to zacznij sobie podstawiać i licz sobie A1, A2, A3 i tak dalej. I zobaczysz, że będzie ich 8. 8 wyrazów dodatnich tego ciągu. Zadanie numer 7. Mamy określić monotoniczność ciągu o wzorze AN to się równa w liczniku 3N, w mianowniku N plus 1.
Co to znaczy określić monotoniczność ciągu? Otóż to znaczy odpowiedzieć na pytanie, czy ten mój ciąg jest może rosnący, czy ten mój ciąg jest może malejący, może jest stały, a może po prostu nie jest monotoniczny. Tutaj przypomniałam Tobie, przypomniałam tutaj, od czego zależy monotoniczność ciągu. Otóż ciąg pierwszy, rosnący, ja zapisuję czołeczka do góry, jako że ciąg rośnie, jest wtedy, kiedy od dowolnego wyrazu, jak odejmę wcześniejszego sąsiada i wyjdzie większe od zera zawsze, to ciąg jest rosnący. Jeżeli zaś wyjdzie to samo, mniejsze od zera, to ciąg malejący. A jeżeli wyjdzie równe zero, to ciąg stały. Gdyby to zadanie było, wiesz, testowym zadaniem na maturze, to w zasadzie mógłbyś sobie podstawiać, tak? Kolejne n-y i może po kilku tych wyrazach byś wykapował, czy to jest ciąg rosnący, czy ciąg malejący, czy ciąg stały, a może żaden z nich. Natomiast jeżeli to jest zadanie otwarte, a ja chcę Cię nauczyć pewnego typu rozwiązywania zadań, prawda, myślenia matematycznego, więc ja tutaj staram się, żeby te zadania były otwarte jak najwięcej ich, prawda, zatem chciałabym, żebyśmy zastanowili się, który z tych warunków będzie spełniony. Po pierwsze, widzimy we wszystkich tych warunkach występuje an, no to znamy to an, ale występuje też a z indeksem n plus 1. Tu jest n plus 1, tu jest też n plus 1. Czyli naszym zadaniem będzie policzyć sobie a z indeksem, czy też z numerem n plus 1. Jak to zrobić? Po prostu, tu jest n, a ja go zastąpiłam n plus 1. Tu jest n, muszę zastąpić n plus 1. Tu jest n, muszę zastąpić n plus 1. I to też czynię 3, w nawiasie n plus 1, no bo jeżeli jest suma, czy też różnica, ona idzie w nawias. Dalej, zamiast tego n napiszę n plus 1. Chcesz, mogę napisać w nawiasie, mi to nie przeszkadza, chociaż przed tym nic nie stoi, nawias jest zbyteczny. Wymnażamy tutaj 3n, dodać 3 razy 1, 3, nad. Ten nawias był niepotrzebny, dlatego mam n plus 1 plus 1, to po prostu będzie n plus 2, więc w zasadzie mogłam nawiasu nie pisać. No i teraz we wszystkich tych własnościach, prawda, czy ciąg jest rosnący, czy malejący, czy stały, występuje ta sama część na początku. AN plus 1 odjąć AN. To się równa. No to skoro tak, proszę bardzo. 3N plus 3 nad N plus 2 odjąć, bo podstawiłam i teraz za AN podstawiam to. 3N nad N plus 1. Problem mamy, no bo trzeba to odjąć. No ale jak to odjąć, skoro w zasadzie nie mamy wspólnych mianowników, nie? No to trzeba sobie zrobić ten wspólny mianownik. I tu jest też wielka sztuka, żeby zrobić wspólny mianownik. To znaczy, ten mianownik ma n plus 2. Trzeba mu dołożyć n plus 1. A ten mianownik ma n plus 1, trzeba mu dołożyć n plus 2. Czyli jednym słowem, uczymy się teraz rozszerzać ułamki. Czyli było n plus 2, dokładam n plus 1, żeby było identycznie jak tu. Ale skoro dokładam do mianownika, muszę też dołożyć do licznika, bo ja teraz rozszerzam ułamek pierwszy przez n plus 1. Odjąć. Teraz drugi ułamek. Było n plus 1, dokładam n plus 2, no bo muszę mieć taki sam mianownik jak ten tutaj wcześniej, czyli do góry, do licznika też dokładam n plus 2. Pamiętaj, jeżeli rozszerzasz ułamki, to licznik i mianownik musisz pomnożyć przez tą samą. To może być liczba, to może być wyrażenie z n-em, tak jak tutaj, ale przez to samo, po prostu. No to teraz proszę bardzo, wymnażamy 3n razy n, 3n kwadrat. 3n razy 1, 3n. 3 razy n, 3n. Każdy z każdym. I 3 razy 1, 3. Mianowników wcale nie proponuję wymnażać, bo one są w dobrej postaci. No to ja tutaj jeszcze przepiszę ten mianownik. Tutaj nieważne w jakiej kolejności. I teraz wymnażam. 3n kwadrat i 3n razy 2 to jest plus 6n. To się równa. Wymnożyłam i teraz mogę dać wszystko na wspólną kreskę ułamkową, no bo ja tą wspólną kreskę ułamkową właśnie otrzymałam, tak? Wspólne mianowniki. Teraz w zasadzie jakbyśmy tak się zastanowili, to jakby ktoś tak dobrze popatrzył sobie, to może sobie poskracać już, bo widzi, co się mu odejmie, ale ja zrobię to powolutku. 3n kwadrat plus 3n i 3n to 6n napiszemy i plus 3. Tutaj przed tym ułamkiem jest minus, i ten minus zmienia wszystkie znaki w moim liczniku. Czyli będę miała nie 3n kwadrat, tylko minus 3n kwadrat.
Teraz nie będę miała 6, a tylko minus 6m. No i to się równa. Popatrz, 3m kwadrat i 3m kwadrat, jeden jest na plusie, drugi na minusie, więc się całkiem mi odejmie. Tu mam 6m minus 6m, czyli też mi się odjęło. Czyli zostanie mi 3 podzielone przez n plus 2 razy n plus 1. I co pamiętam, jesteśmy w ciągach, a w ciągach najważniejszą rzeczą jest to, co ja Wam teraz piszę i to, co pisałam w zadaniu wcześniejszym, że n, zapamiętaj, to jest liczba naturalna, dodatnia w ciągach, zawsze, always, po prostu. Zatem, skoro to jest naturalna dodatnia, no to to też będzie dodatnie. Skoro tu jest naturalna dodatnia, to jak dołożę jedynkę, to też będzie dodatnie. No i trójeczka też jest zawsze dodatnia, no bo jaka by miała być inna niby, nie? Trójka to trójka, liczba dodatnia. I teraz liczba dodatnia podzielona przez liczbę dodatnią, nie wiem jaką, ale to nie jest istotne. Mnie interesuje, czy to jest dodatnie, czy to jest ujemne. Oczywiście, że dodatnie. Zatem mój ciąg AN jest ciągiem rosnącym. Ja zapisuję w formie takiej strzałeczki, ale oczywiście można napisać słownie. Ciąg AN jest rosnący. To, co ja tutaj Tobie przeprowadziłam, to jest dowód na to, prawda, że ten mój ciąg jest rosnący. To jest sprawdzanie z definicji monotoniczności ciągu. Nie dla każdego jest to tak łatwe, bo tutaj nie dość, że musimy się operować w ciągach dobrze, prawda, musimy dobrze operować na ciągach, to jeszcze musimy umieć ułamki algebraiczne, sprowadzać do wspólnego mianownika, odpowiednio szacować i wyciągać odpowiednie wnioski. To jest trudność, ale jest to zadanie takie jedno z ważniejszych zadań dotyczących właśnie ciągów, żeby umieć badać monotoniczność ciągu. Aczkolwiek na maturze rzadko występuje, częściej występuje w formie testowej, że są 4 odpowiedzi, trzeba wybrać, czy ciąg jest rosnący, malejący, stałym, a może nie monotoniczny. Wtedy można sobie poradzić też prościej, inaczej. Ale ja chcę Cię nauczyć matematyki, prawda? A nie rozwiązywać tylko i wyłącznie zadania testowe i sprawdzać, która z odpowiedzi jest po prostu dobra. Mam nadzieję, że te zadania, które przygotowałam na to spotkanie, na to powtórzenie pierwszej części ciągów liczbowych, czyli tak jakby w powtórzenie takich łatwiejszych zadań z ciągów, jest dla Ciebie zrozumiałe. Jeżeli chciałbyś się nauczyć ciągów od podstaw, tak zupełnie od samych podstaw, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie internetowej www.aikamat.pl. A jeżeli chciałbyś się sprawdzić już w tym momencie z ciągów, pobierz sobie zestaw zadań z ciągów, który jest dostępny na mojej grupie, na moim fanpage'u. Wejdź, pobierz, zobacz, czy już umiesz rozwiązywać zadania z ciągów. Jeżeli jeszcze nie wszystkie, to poczekaj, bo będzie też powtórzenie z ciągów, część druga. Zapraszam już teraz!